Jak zwykle będziemy tak modlić się w sercu, nie w ciszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, czy myślę czasami, jakie ma dla mnie znaczenie to małe słówko nasz? Któryś jest w niebie. Czy pamiętam, że ostatecznie i moje miejsce jest właśnie tam, w niebie? Święć się imię Twoje. Czy także przez moje życie? Przyjdź królestwo Twoje. A co ja robię, aby to królestwo rzeczywiście się objawiło? Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Tak łatwo powiedzieć, kiedy ta wola Twoja zgadza się z moją. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I nie dawaj mi za dużo dóbr materialnych, bo zaślepiają. I wtedy nie widzę, że inni też tego chleba potrzebują, a ja mogę im go dać w Twoim imieniu. I odpuść nam nasze winy. O tak, bo mamy ich mnóstwo i bez Twego miłosierdzia i przebaczenia nie ma dla nas zbawienia. Tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tego nie traktuj dosłownie, bo byłbym zgubiony, albo naucz mnie raczej przebaczać. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Nawet jeśli coś mnie bardzo pociąga, przeszkadzaj mi w popełnieniu grzechu. Po to przecież posłałeś Twojego jedynego Syna. Amen. Niech tak się stanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Więc tematem dzisiejszej refleksji jest taki temat może trochę kontrowersyjny, taki tytuł, ale to tytuł, który ściągnąłem z gazety. Kiedyś był taki artykuł w Gościu chyba niedzielnym, tylko już nie pamiętam kiedy, ale to dosyć dawno. Właśnie taki był tytuł: Złudny urok objawień prywatnych. I to tak mnie zainspirowało, żeby taki tytuł nadać tej katechezie. Jest taka książka, którą spotkałem nie dalej jak wczoraj. Nie kupiłem, a zafoliowana była, tylko tak zobaczyłem. Nie? Piękna książka, gruba książka, to chyba było tam, nie wiem, czy nie ma z 1000 stron, nie? I to jest książka zatytułowana Świat Maryjnych Objawień. I zaczyna się ona takimi słowami. Objawienia liczone są dziś w dziesiątki tysięcy. Są wielobarwne, wsączane w życie świata przez filtry wielu kultur i języków. To jest taki bogato ilustrowany tom. A w tym tomie jest opis 100 objawień Matki Bożej, które miały miejsce na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa. Nie? To jest tylko 100 objawień. Natomiast tak szukałem i trudno się doszukać, jaka jest liczba w ogóle objawień, ale znalazłem w jednym miejscu, że tych objawień maryjnych było około 20 tysięcy. 20 tysięcy samych objawień maryjnych, nie? Nie mówiąc o innych objawieniach, nie? Uznane przez Kościół są z tego, tak przynajmniej podawało to źródło, 70. Więc widzimy, jaka jest liczba. Jest to dzisiaj dosyć modny temat.
Człowiek współczesny, jak wiemy, nie lubi się wysilać, bo do tego nas nakłania współczesna cywilizacja. I stąd też w tej dziedzinie jest coś takiego, że człowiek nie chce uczyć się rozeznawania, co jest dobre, a co jest złe. Bo chciałby, żeby wszystko było łatwe. I dlatego tak lubimy, żeby było bez jakichś tam zawiłości moralnych, żeby było czarno-białe, żeby nie było takich dylematów sumienia, żeby nie było takiego trudu rozeznawania. I dlatego współczesny człowiek lubi dzielić ludzi na dobrych i złych. Bo taki podział jest jaki? Jest przejrzysty, jest łatwy. A z drugiej strony w pewnym sensie uspokaja lęk. I to jest taki obraz świata, który wielu dzisiaj lubi. Chodzi bardziej o wierzących, nie? Bo niewierzących to wiele nie interesuje. I do takiego obrazu świata łatwo jest wykorzystać właśnie prywatne objawienia. Dla wielu ludzi objawienia prywatne są wypowiedziami pierwszej kategorii. Są głównym komentarzem Biblii, a niejednokrotnie tekstem o randze nadrzędnej. Bardzo chętnie ludzie sięgają do tych prywatnych objawień, czytają je i przekazują. I tutaj takim świetnym narzędziem stają się media społecznościowe. W tych mediach objawienia prywatne stanowią część przesłań dla świata, opisów widzeń, przepowiedni, proroctw i zapowiedzi nadchodzących dni ciemności. Takie treści, wiemy dobrze, mają wzięcie. Wezwania do nawrócenia, pokuty, wewnętrznej przemiany mieszają się z apokaliptycznymi prognozami, opisami mąk piekielnych oraz wizjami czasów ostatecznych. Tam wszystko z sobą się splata. Przesłanie z interpretacją, przeszłość z przyszłością, sąd z miłosierdziem, a błogosławieństwo z przekleństwem. Sęk w tym, że ten galimatias ma w sobie coś pociągającego, jakiś zwodniczy urok. Coraz więcej katolickich nauczycieli, zarówno duchownych, jak i świeckich, chętnie wykorzystuje w konferencjach wątki zapożyczane obficie z różnych objawień, przywoływane w duchu napomnienia czy ostrzeżenia. Jeden z księży, ksiądz Andrzej Draguła, wspomina taką scenę. Mówi, przed laty młody adept sztuki kaznodziejskiej został przeze mnie upomniany, że całe kazanie oparł na wizjach mistyczek z zupełnym pominięciem Ewangelii. Odpowiedź, którą wówczas usłyszałem, zmroziła mnie. Jeśli usuniemy wszystkie objawienia prywatne, to co nam pozostanie? Zapytał szczerze oburzony. Ewangelia. Zdążyłem tylko odpowiedzieć oniemiały. Tutaj przyniosłem tylko tak dla przykładu. Dwie książki. Znane na pewno. Znane. Autor znany. Rozpisał się chłop. Tych książek już jest kilka. Tą książkę mam już parę lat. Ponad 500 stron. Ale doczytałem. Brakło mi jeszcze tam z 20. Tu jest druga, ostatnio się pojawiła jako bardzo popularna, też znana, nie? No, dużo proroctw, dużo ostrzeżeń. Tych książek można by przynieść taką stertę, nie? Ale to wszystko jest tutaj. Do tego dojdziemy.
Najpierw to, co nam mówi najważniejsze źródło dla nas wierzących, to jest katechizm Kościoła katolickiego, nie? Katechizm Kościoła katolickiego w trzecim rozdziale, 65 punkt. Wielokrotnie na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. To jest listu do Hebrajczyków. Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest jedynym, doskonałym i ostatecznym słowem Ojca. W Nim powiedział On wszystko i nie będzie już innego słowa oprócz Niego. To katechizm Kościoła katolickiego. I tutaj mamy w katechizmie jeszcze taki komentarz dodany z nauki świętego Jana od Krzyża. Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym słowem, nie ma innych słów dodania nam. Przez to jedno słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie w Nim, dając nam Go całego, to jest swojego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze o coś pytać lub prosić o jakąś wizję lub objawienie, nie tylko postępowałby nieroztropnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, bądź szukając poza Nim innej rzeczy albo nowości. To święty Jan od Krzyża. Dalej, 66 punkt z katechizmu. Chrześcijańska ekonomia zbawienia jako nowe i ostateczne przymierze nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chociaż jednak objawienie zostało już zakończone, to nie jest jeszcze całkowicie wyjaśnione. Zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe wnikanie w jego znaczenie. W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. 60. punkt katechizmu. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełnym przeżywaniu Go w jakiejś epoce historycznej. Zmysł wiary wiernych kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła umie rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane do Kościoła. Wiara chrześcijańska nie może przyjąć objawień zmierzających do przekroczenia czy poprawienia objawienia, którego Chrystus jest wypełnieniem. Chodzi w tym wypadku o pewne religie niechrześcijańskie, a także o pewne ostatnio powstałe sekty, które opierają się na takich objawieniach. Tyle z katechizmu Kościoła katolickiego. By ktoś chciał tam doczytać, to sobie poszuka. Tam jest dużo na ten temat. I to jest oficjalne nauczanie Kościoła, które mamy obowiązek przyjmować. Czym różni się objawienie prywatne od publicznego? I jaka jest ich wzajemna relacja? Wiemy to. Objawienie publiczne zaczęło się z doświadczeniem Abrahama. Jest szczytowym, jego szczytowym etapem była osoba i działalność Jezusa. Etap objawienia publicznego zakończył się ze śmiercią ostatniego z apostołów. Koniec. Nie ma nic więcej do powiedzenia nam, Pan Bóg, w tej sprawie. Duch Święty prowadzi Kościół do pełnego zrozumienia tego, co zostało objawione. Bo czasem trzeba dointerpretować to, co w Nowym Testamencie jest wieloznaczne. Z tego rodzą się w Kościele dogmaty. Dogmat, czyli to, co papież orzeka jako nieomylne i ogłasza jako dogmat. To jest właśnie to interpretowanie i w Duchu Świętym ukierunkowywanie i wyjaśnianie nauki objawionej. To jest objawienie publiczne. Objawienie prywatne
to autentyczne objawienie przez słowo, skierowane do jednostki, które jednakże nie nakłada na wszystkich bezpośredniego obowiązku wiary i które nie jest przez Boga przekazane urzędowi nauczycielskiemu Kościoła do strzeżenia i publicznego głoszenia. Takie mistyczne objawienie udzielone jednostce na pokierowanie jej życiem i dla jej zbawienia jest całkowicie możliwe. Jego respektowanie może być dla tej jednostki oczywistym obowiązkiem wiary. Uznanie takiego objawienia za autentyczne wymaga zgodności z objawieniem kościelnym, ogólnym objawieniem w Jezusie Chrystusie. Również takie autentyczne, dziejące się w głębi sumienia, objawienie prywatne może być przez człowieka zdeformowane albo fałszywie interpretowane. Egzaltacja i fanatyzm często są źródłem urojeń, które są subiektywnym, nagłym przejawem podświadomości, a które są fałszywie interpretowane jako objawienia prywatne. Autentyczne objawienie prywatne mogą też stanowić podstawę profetycznej misji jednostki względem Kościoła, ale to nie znaczy, że można je traktować jako ulepszenie czy choćby uzupełnienie ostatecznego objawienia w Jezusie Chrystusie. Jest to absolutnie wykluczone. Mogą one tylko pobudzać Kościół do działania przystosowanego do wciąż zmieniającej się sytuacji, ale zawsze zgodnego z jedną i niezmienną Ewangelią. Kościół utrzymuje, że prawdziwe objawienia prywatne mają wciąż miejsce. Oczywiście istnieją. Nie ma tak, że są wszystko fałszywe, nie? Kościół przypomina, że od czasów apostolskich nie zaistniały żadne autentyczne objawienia, które dodałyby cokolwiek istotnego lub wniosłyby poprawki do objawienia, jako dokonał się w Jezusie. Wszystko to, co Bóg miał ważnego do powiedzenia człowiekowi, zostało zawarte tutaj, w Biblii. W minionych 200 stuleciach ostatnich pojawiło się przeszło 400 wizjonerów, którzy powoływali się na otrzymanie od Boga osobistych objawień. Nieliczne z nich zyskały aprobatę Kościoła. Uznanie ich wiarygodności zostało wyrażone przez biskupa miejsca ich zaistnienia, na przykład w formie zgody na pielgrzymki do miejsca objawień, nie? A czasami nawet przez papieży, przez ustanowienie święta w nich postulowanego, tak na przykład było ze świętem Bożego Ciała, lub wyniesienie na ołtarze osoby, która objawienia prywatne otrzymywała. Taką aprobatę otrzymują tylko te objawienia prywatne, które są zgodne z objawieniem zawartym w Piśmie Świętym i przyczyniają się do pogłębienia życia religijnego, a także do wzrostu zrozumienia jakiejś prawdy wiary. Ocena wiarygodności każdego objawienia prywatnego może dokonać się dopiero po jego zakończeniu i wymaga dłuższego dystansu czasowego. I tak było w przypadku objawień na przykład dla siostry Julianny Cornelion i stąd powstało w 1230, która postulowała ustanowienie święta Bożego Ciała i to zostało ustanowione. Tak było w przypadku objawień we Francji, później w Paryżu, w La Salette, w Lourdes, w Fatimie, czy objawienia siostry Faustyny. To takie przykłady tylko, nie? Bo to nie są wszystkie objawienia, które zostały uznane, nie jest ich więcej. Historia objawień prywatnych uznanych przez Kościół pokazuje, że zazwyczaj największy dystans do nich mieli ci, którzy je otrzymywali. Święty Jan od Krzyża, największy specjalista od tego rodzaju spraw, zwany dzisiaj nie bez przyczyny doktorem mistycznym, w swej drodze na górę Karmel zalecał duszy następujący sposób postępowania względem tego rodzaju objawień. Pisał tak: niech więc uchyla się od nich rozum, a z całą prostotą opiera się na nauce Kościoła, na jego wierze, która według słów świętego Pawła wnika przez zmysł słuchu. Jeżeli więc nie chce być zwiedziona dusza, niech zbytnio im nie dowierza i niełatwo przyjmuje prawdy sobie objawione,
choćby się jej wydawały najprawdziwsze i najlepsze. Im więcej w nas fascynacji nad przyrodzonymi przekazami, im częściej stawiamy je ponad oficjalny głos Kościoła, tym bardziej cieszy się diabeł, znajdując w tym szerokie pole do zwodzenia. Wykorzystuje pobożność, aby uszkadzać posłuszeństwo i miłość, wsiewać lęk, agresję, zamęt i niepokój. Ci wszyscy wizjonerzy, których może znamy albo nie znamy, którzy mieli jakiś wpływ na poprawianie czegoś w Kościele, najpierw przez Kościół byli odrzuceni, upokorzeni i nieraz cierpieli lata, długie lata w posłuszeństwie, aby później to, co przekazali, zaowocowało. A ci wszyscy, którzy się buntowali, zawsze kończyli jako heretycy. Można spotkać osoby, które w życiu nie przeczytały Pisma Świętego czy katechizmu, ale za to znają treść wielu objawień prywatnych i ciągle szukają nowych. I to się dzisiaj niestety bardzo często zdarza. Ludzie czytają masę książek o takich. Ja nie mówię, że nie wolno czytać, to wolno czytać, oczywiście, jak najbardziej. Ale tego nie czytają. Spytać, czy przeczytał Pismo Święte. A no kiedyś tam może oglądał. Ale ile książek o objawieniach przeczytał? O! Słowa świętego Jana od Krzyża, kolejne. Nic milszego dla szatana nad duszę, która szuka objawień i jest na nie chciwa. Czyni mu wszelkie ułatwienia, aby mógł podsunąć błędy i osłabić wiarę, i w ten sposób naraża się na dziwactwa i silne pokusy. Do czego zatem przede wszystkim służą nam objawienia prywatne? No bo są i są pożyteczne. Ale do czego służą? Prosta jest odpowiedź, bo ona wynika z nazwy. Prywatne, żeby nas prywatnie inspirowały do nawrócenia, pokuty, przemiany, do lepszego i bardziej uległego przyjmowania oficjalnej nauki Kościoła. Prywatne do prywatnego poprawiania. Nie mamy objawień prywatnych używać do diagnozowania stanu wiary naszych bliźnich, przewidywania przyszłości, krytyki biskupów i papieża. Tak jak teraz się to działo, bardzo dużo się to działo, nie? W związku z Komunią Świętą na rękę. Ile osób naczytało się objawień prywatnych i krytykowało papieża, że pozwolił przyjmować komunię na rękę. To pierwsi heretycy. Niestety. Mamy posługiwać się nimi, aby bardziej pokochać Ewangelię. Nie wykorzystujemy ich do poprawiania świata. Wykorzystujemy do poprawiania siebie. Nie świata, siebie. Wiemy, że dla wielu wierzących objawienia prywatne są niczym wyrocznia. Skoro Pan Jezus, Matka Boża, święci pańscy powiedzieli, a natchniony mąż napisał, no to musi być prawda. Jakże często tacy ludzie burzą się. Jak można mistyków nie słuchać? Jak można wizjonerów nie słuchać? I często rodzą się konflikty, no bo się ocenia drugiego, tak wizje mówią, a on tego nie czyta, a on tego nie akceptuje, a on tego nie uznaje, a on nie robi tego, co tu mówią. Tragedia. Konflikt, nie? I myślą, że to z pobożności. Myślą, że to z pobożności. Jest taka historyjka, żeby troszkę rozbić tą poważną atmosferę, nie? Jak to jeden zakonnik w zakonie wstawał o 3 nad ranem i szedł się modlić. Modlił się i modlił i modlił. Sam jeden, a reszta spała. I to go denerwowało.
Wszyscy śpią, a on się modli. I mówił tak Panu Jezusowi: Panie Jezu, no czemu oni śpią? Czemu się nikt nie modli? Czemu to takie niepobożne? A Pan Jezus raz się mu objawił i mówi: ty wiesz co? Lepiej, żebyś i ty spał. To jest anegdota tak fantastycznie odnosząca się do naszego życia, nie? Kiedy my się oburzamy na tych niepobożnych. Oburzamy się, jak ktoś jest niepobożny. Ja się modlę, różaniec odmawiam, ona nie raz na różaniec nie przyjdzie. Na majówce nie raz nie był. A ja chodzę codziennie. No to dlaczego? No właśnie. A Pan Jezus mówi: lepiej, byś nie chodził. To byś drugiego nie krytykował, nie? Bo jeśli miał powodu. To tak dla przerywnika, ale i też dla przemyślenia. Bóg przez Ducha Świętego wciąż mówi do swojego ludu. Zarówno delikatne poruszenia na modlitwie. Istnieje coś takiego, nie? Jak się na modlitwie, bo to też jest taka anegdota, jak na modlitwie człowiek mówi do Pana Jezusa, mówi: Panie Jezu, ja bym tak chciał, żebyś Ty mnie posłuchał, żebyś Ty mnie... A Panie Jezu, ja też bym chciał, żebyś mnie czasem posłuchał, nie? Człowiek na modlitwie czasem gada, a czasem na modlitwie Pan Jezus chce coś powiedzieć. To są właśnie te delikatne poruszenia na modlitwie, jak się wyciszymy, nie? Troszkę jak się wyciszymy. Zarówno delikatne poruszenia na modlitwie, jak doświadczenia wizjonerskie wymagają procesu rozeznania, bo nieraz niełatwo je odróżnić od wytworu własnej wyobraźni, nie mówiąc już o pokusach diabelskich. I niestety napotykamy też objawienia fałszywe, pozorne. Dlatego każde objawienie powinno być przyjmowane z wielką ostrożnością. I tak do tego podchodzi Kościół. I wielu ludzi pobożnych, jak to mówię, fanatyków się burzy. To jest to właśnie oburzenie tego zakonnika. Czemu się nie modlą, jak Pan Jezus tak powiedział? Jak odróżnić objawienia prawdziwe od fałszywych? Tym się zajmuje tak naprawdę magisterium Kościoła, nie? Ale generalna reguła jest taka, aby nie dowierzać tego rodzaju objawieniom, podchodząc do nich z ostrożnością i dystansem. Bo objawienia prywatne mogą być również sprawką diabła. Jacyś bracia przyszli do Abba Antoniego, to są ojcowie pustyni, ci starzy Abba Antoni, aby mu opowiedzieć o swoich widzeniach i dowiedzieć się od niego, czy są prawdziwe, czy też pochodzą od złych duchów. A mieli ze sobą osła i ten im w drodze zdechł. Kiedy więc przyszli do starca, on pierwszy odezwał się do nich: jakże to osiołek padł wam w drodze? Oni na to: a skąd wiesz, Abba? On zaś rzekł im: zły duch mi powiedział. Odrzekli bracia: myśmy właśnie przyszli, żeby ciebie poradzić w tej sprawie, bo miewamy widzenia i często się sprawdzają, więc żeby nas szatan nie oszukiwał. I starzec przekonał ich na przykładzie sprawy z osłem, że te widzenia są od złych duchów. A oni im wierzyli, bo się sprawdzały, nie? Tak jak ktoś idzie do wróżki, później mówi: wszystko się mi sprawdziło. No pewno się sprawdzi. Pewno się sprawdzi, nie? No bo to diabeł. To wszystko pilnuje, żeby się sprawdziło, żeby się uwiarygodniła wróżka, nie? Odróżnienie objawień prywatnych od właściwie prawdziwych od fałszywych, bo to są prywatne tylko, nie? Innych nie ma. O innych nie mówimy tyle. Zasad jest kilka. Wywodzą się z przekonania, że diabła poznaje się po ogonie i kopytach. Więc pierwsza rzecz jest taka. Bezwzględnie te objawienia nie mogą pochodzić od osób podejrzanych o choroby czy nawet skrzywienia psychiczne. A często to jest bardzo związane. Drugie. Nie może takim objawieniom towarzyszyć pycha czy nienawiść do tych, którzy kwestionują ich wiarygodność, oskarżanie ich o zatwardziałość serc, grzech, zapowiadanie mających na nich spaść kar Bożych. Jakże często to widzimy. Ktoś, kto nie wierzy tym objawieniom, jest oskarżany o to, że jest niepobożny, że jest zatwardziały. Nie? Zdarza się, nie?
Trzecie. Nie może im towarzyszyć również dążenie do natychmiastowego rozgłaszania łask, jakie się w swoim mniemaniu otrzymało, a także niechęć do poddania się weryfikacji przez władze kościelne. Bezwzględnie należy odrzucić te, które sprzeciwiają się naturalnemu czy Bożemu prawu moralnemu, a także te, których dopuszczano się manipulacji ich świadkami czy doborem spowiednika. Jak jeden spowiednik nie akceptował, to się szło do drugiego. A jak drugi nie akceptował, to się szło do trzeciego. Nie? Podejrzane są wszelkie zjawy, które budzą grozę czy śmieszność, którym brak godności, a także te objawienia, którym na początku towarzyszyły radość i religijne podniecenie, a po nich nastąpiły smutek i zniechęcenie prowadzące do oskarżania innych o brak wiary i przychylności. Skąd taki rygoryzm odnośnie prywatnych objawień? No bo pierwsze, to jest możliwość działania szatana. To, co powiedział święty Jan od Krzyża. Nic milszego dla szatana nad duszę, która szuka objawień i jest na nie chciwa. Czyni mu wszelkie ułatwienia, aby mógł podsunąć błędy i osłabić wiarę i w ten sposób naraża się na dziwactwa i silne pokusy. Druga rzecz to każdy, kto systematycznie zajmował się badaniami nad chrześcijańską mistyką, czyli to są te wizje mistyczne, nie? Wizje świętych, wie, jak wiele problemów sprawia samym mistykom natura tego rodzaju doświadczeń. To, co widzą i słyszą, nie daje się wyrazić w normalnym ludzkim języku. Rodzi się ogromna trudność w przekazaniu. Jak wyrazić w ograniczonych ludzkich słowach doświadczenia kryjące w sobie ślady wieczności? Tego, o czym Pan Jezus powiedział, ani oko nie widziało, ani oko nie słyszało. To, co przekazują, jest naznaczone ich kulturą, wiedzą, doświadczeniem, obyczajami lokalnego środowiska, w którym przyszło im żyć. Dlatego objawienia prywatne nie mogą być brane same w sobie i traktowane jak wyrocznia. Wymagają natomiast interpretacji uwzględniającej ich kontekstualność oraz podporządkowania dokumentom, które w Kościele mają wyższą rangę. To są dokumenty soborowe, encykliki, adhortacje papieskie, orzeczenia synodów. Ważniejsze niż objawienia prywatne. Niedobre, niedobre, no ale co zrobić? I jeszcze kolejna rzecz, to niezdrowa ciekawość i pragnienie doświadczeń mistycznych. To są, dlatego jest taki rygorys w tej dziedzinie, bo ludzie mają niezdrową ciekawość i pragną takich doświadczeń. No, kto by nie chciał zobaczyć Pana Jezusa, że przyszedł, coś powiedział bezpośrednio. No, jakie by to było super, nie? By wiarę wzmocniło. Objawienia prywatne budzą ogromne zainteresowanie i równie duże emocje. Niektórzy traktują je na równi z objawieniem zawartym w Piśmie Świętym i tradycji, albo nawet uznają za ważniejsze, no bo są bardziej poczytne. Oczywiście nie znaczy to, że Bóg nie posługuje się prywatnymi objawieniami. Bo te objawienia autentyczne ostatecznie są dziełem Boga. I nierzadko za ich pośrednictwem Bóg chce jakieś tam swoje plany zrealizować. Ale znowu biorąc pod uwagę tę intuicję, którą zostawił nam święty Jan od Krzyża, można powiedzieć, że Bóg tym skuteczniej swoje plany przeprowadzi, im ostrożniejsi będziemy w przyjmowaniu tych objawień, a bardziej przywiązani do podstawowego nauczania Kościoła. A dzisiaj to się przesuwa. Jesteśmy bardziej skłonni wierzyć prywatnym objawieniom niż Kościołowi. Wolimy to niż to. A dokumenty Kościoła to nawet nie wspominać. Kto czyta jaką encyklikę kiedy? Kto przeczytał katechizm Kościoła katolickiego? No, zdarzy się ktoś, nie? Ale zobaczcie, nie? O co tu chodzi? To jest takie rozmycie tego, co jest najważniejsze przez takie poboczne nauczanie. Nie, niekoniecznie fałszywe. No nie jest fałszywe. Jak mówimy, objawienia prywatne, prawdziwe, nie są fałszywe.
Ale to nie jest sedno, to nie jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest objawienie publiczne i nauczanie Kościoła. Kościoła, któremu Pan Jezus dał klucze, Piotrowi, władzę wiązania i rozwiązywania. Objawienie prywatne nie jest Słowem Bożym. Objawienie prywatne nie jest Słowem Bożym. To są ludzkie teksty o doświadczeniu Boga. To jest ludzki tekst o doświadczeniu Boga. To nie jest Słowo Boże. Słowo Boże jest tylko to. Owszem, można i trzeba czytać objawienia prywatne, objawienia świętych. Można i trzeba się nimi inspirować, ale tymi, które uczą nas szacunku do Kościoła, szacunku do papieża i zaufania do Ewangelii. Wszystkie inne do kosza. Mają uczyć nas szacunku do Kościoła, słuchania głosu Kościoła i wiary w moc Ewangelii. Dzisiaj będzie krócej, bo dzisiaj jest taki temat ciężki. Mało anegdotek, a dużo treści takiej kościelnej z dokumentów. I tylko jeszcze takich może parę kwestii. A jeżeli będą pytania, spróbuję odpowiedzieć. Jeśli ktoś nie wierzy w objawienia na przykład z Fatimy, czy katolik, który nie wierzy w objawienia z Fatimy, objawienia prywatne, coś traci? To, co dla każdego konieczne do zbawienia, Bóg zawarł w objawieniu publicznym. Prywatnych używamy jako dodatkowych pomocy. Jeśli komuś pomagają, dobrze. Jeśli komuś z nimi nie po drodze, nic strasznego się nie dzieje. Pod warunkiem, że nie odrzuca z nich tego, co jest treścią objawienia publicznego. A to na przykład się zbiega. W wypadku objawień prywatnych, prawdziwie uznanych przez Kościół, się zbiegają zawsze z treścią objawienia publicznego. Można nie uznawać objawienia siostry Faustyny. Można. Ale nie można nie uznawać miłosierdzia Bożego. Bo miłosierdzie Bożego jest tutaj. Miłosierdzie Boże jest tu zapisane. Objawienia siostry Faustyny zostały dane po to, żeby o tym przypomnieć. Ale to wszystko już tu jest. Czy Pan Bóg może się objawiać wyłącznie człowiekowi świętemu? Wiadomo, że nie. No bo mamy przykład Szawła, którego Pan Bóg zamienił w Pawła, nie? I wielu innych. Czy objawienia prywatne do zbawienia są koniecznie potrzebne? I czy katolik ma obowiązek je wszystkie znać i przyjmować? Odpowiedź jest jednoznaczna. Nie. Nie. Ani znać nie musi, ani przyjmować nie musi. Jak zna i mu pomagają, Bogu dzięki. Ale jak ktoś się tym przejmuje, że nie zna objawień prywatnych i do nich się nie stosuje, to niech się nie boi. Wystarczy, że się stosuje do objawienia publicznego, że Biblię ma, czyta i zna i według niej żyje. Objawienia prywatne nic nowego mu nie wniosą. Mogą pomóc? Oczywiście. Tyle z głównego tematu. Pytania jakby jakieś były, jeśli będę umiał odpowiedzieć, ale nie pytajcie, które są uznane przez Kościół, które nie, bo sam nie wiem.
Niektóre dobrze znane, to wiemy, że są znane, ale to są takie setki objawie, że trzeba szukać i dowiadywać się. Te znane nam ogólnie, to wiemy, które są uznane przez Kościół. Lourdes, Fatima, La Salette, nie, Święta Siostra Faustyna i tak dalej. Czy jakieś pytania, wątpliwości co do tego? Ja wiem, że może to, co wam powiedziałem, nie wszystkim się spodoba. Bo to jest takie, no, na dzisiejsze czasy dla wielu nieciekawe, bo jak mówię, jest taka fascynacja tymi objawieniami, to robią też księża, niestety. Fascynują ludzi tymi objawieniami i tworzą na bazie tych objawień różne nowe rzeczy. I nieraz budzą w sercach ludzi wątpliwości, zamęt, że ktoś czuje się, że on za tym wszystkim nie idzie, no to jest gorszy. Nie. Jak mówię, jeśli nam to pomaga, dobrze. Jeśli nam z tym nie po drodze, nie czujmy się przez to gorsi. Mamy tutaj tyle do zrealizowania, że wystarczy. Pytania? Nie ma. A to wątpliwości ja też mam. Ale w wątpliwościach trzeba zawsze iść do źródła. A źródłem dla nas jest zawsze Kościół. To, co dzisiaj tak bardzo zostało przez szatana osłabione, skutecznie zadziałał i bardzo skutecznie zniszczył autorytet Kościoła. Że ludzie najpobożniejsi nieraz potrafią podważyć autorytet Kościoła. On się modli dniami i nocami, ale to, co powie papież, podważa, bo uważa, że papież się myli. Niech się papież myli, to jest sprawa Boża. Papież się może mylić, bo Pan Bóg mu na to pozwolił. Papieże w historii mylili się wiele razy, popełniali różne błędy. Pan Bóg zawsze swój Kościół poprowadził dobrą drogą, a ci, co papieża potępili, od niego odeszli, stali się heretykami i pozakładali sekty. Pan Jezus powiedział, jestem z wami aż do skończenia świata. Co zwiąże na ziemi, będzie związane w niebie. Jak się pomyli i zwiąże, Pan Bóg to uznaje, ale to naprawi, bo ma swoje sposoby. A ten, który odejdzie, właśnie się zgubi. I to jest dzisiaj bardzo, że tak powiem, w modzie. Dużo jest reformatorów Kościoła. I to, co kiedyś mówiłem w kazaniu, pierwsze w Kościele jest posłuszeństwo. Od raju się zaczęło i to kontynuujemy. Każdy grzech opiera się na nieposłuszeństwie. Wejście w dialog ze złym. A jak wchodzimy w dialog ze złym, który zasieje wątpliwość w sercu człowieka, ostatecznie zawsze przegrywamy, bo w dyskusji z nim jesteśmy za mało inteligentni. Dlatego nasza droga pewna to jest droga Kościoła. Wszystkie inne drogi są niepewne. To nie znaczy, że gdzie indziej człowiek nie zostanie zbawiony. Ja tego nie mówię. Ale pewna jest droga Kościoła. Bo taką drogę zostawił Pan Jezus. Zostawił Kościół i powiedział, jestem z wami aż do skończenia świata. Bramy piekielne go nie przemogą. I to nam wystarczy. Amen. Jak nie ma pytań, to kończymy, tak? Chyba, że macie jakieś pytania. Nie. Jak będą później, to można. To w takim razie pomódlmy się na koniec. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Panie, otwórz nasze umysły, abyśmy rozumieli Twoje słowo. Panie, otwórz nasze uszy, abyśmy słuchali Twojego słowa. Panie, daj nam pragnienie czytania Twojego słowa. Panie, daj nam odwagę głoszenia Twojego słowa. Ale przede wszystkim daj nam miłość do Twojego słowa, abyśmy nim żyli. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.